Ekscelencjo, księże arcybiskupie, w imieniu społeczności katyńskiej najserdeczniej proszę o poświęcenie dwóch urn ziemią pobraną z polskiego cmentarza wojennego w Kijowie Bykowni. Cmentarz ten został otwarty i poświęcony 21 września 2012 roku. Spoczywa na nim 3435 polskich obywateli, ofiar mordu katyńskiego z kresów południowo-wschodnich Rzeczpospolitej. Urny do poświęcenia wnoszą członkowie Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Łodzi, pani Teresa Owczarczyk, córka podporucznika rezerwy Wojska Polskiego Józefa Owczarczyka, radcy prawnego Wołyńskiego Urzędu Wojewódzkiego w Łódzku. Pan Mieczysław Góra, zastępca kierownika Zespołu Polskich Specjalistów dokonujących prac archeologiczno-ekshumacyjnych w Bykowni, krewny porucznika Wojska Polskiego Józefa Kornata oraz pan Jerzy Kropiwnicki, były prezydent miasta Łodzi, wnuk Waleriana, ziemianina z Wołynia. Urna po mszy świętej zostanie umieszczona w cokole pomnika katyńskiego w Łodzi. Również urnę do poświęcenia wnoszą członkowie społeczności naszej szkoły katyńskiej, Publicznego Gimnazjum nr 16 w Łodzi imienia ofiar Katynia w Łodzi w osobach pani Katarzyny Wójt, dyrektor gimnazjum, Julii Woźniak i Michała Zimnego, uczniów tegoż gimnazjum. Urna po mszy świętej wniesiona zostanie do Katyńskiej Izby Pamięci Gimnazjum i umieszczona obok znajdującej się tam urny z ziemią pobraną już i złożoną w tej izbie z polskich cmentarzy wojennych w Katyniu, Charkowie i Miednoje. Bardzo proszę. Módlmy się. Boże Ojcze Wszechmogący, tajemnica krzyża jest naszą mocą, a zmartwychwstanie Twojego Syna podstawą naszej nadziei. Racz poświęcić tę ziemię, wydobytą z mogił naszych braci, zamordowanych na polskiej Golgocie Wschodu. I sprawa, by dla nas była nieustannym znakiem ich ofiary i modlitewnej pamięci, a im racz udzielić wiecznego życia z Tobą w społeczności zbawionych. Przez Chrystusa, Pana naszego.